Witam na 321 Krypto. Dzisiaj porozmawiamy o Bitcoinie, ważnej strukturze srebra, trochę o złocie, a także o paru perełkach krypto i jak mogą się one zachować oraz jak, tak jak w poprzednich wiadomościach mówiłem, teraz każdy pan jest na giełdę i czym to grozi. Jeżeli myślisz, że to Ciebie interesuje, zapraszam na odcinek. Cześć, witam wszystkich, ja nazywam się Maciek, zapraszam na 321 Krypto. Oczywiście wszystko, co tutaj powiem, jest tylko moim zdaniem, a że nie jestem ekspertem, nie powinniście brać mnie na poważnie. Zapraszam. Więc Bitcoin. Wczoraj mówiliśmy, że nie wiadomo, gdzie Bitcoin pójdzie, tu mieliśmy taki właśnie taki kanał, można było to sam nazwać taki trójkąt i Bitcoin po prostu wyłamał się przy potężnym, tutaj widzicie wolumen, jest wolum. Więc jest liczba kupujących, sprzedających i poszedł do góry. Jak widzicie, jest już tutaj exhaustion, czyli wyczerpanie tego ruchu. Już pokazuje też to stochastic i RSI. Więc mamy też bearish divergence, czyli tak zwane dywergencja na ruch spadkowy. To tylko potwierdza to, co widać na właśnie 5-godzinówce oraz tutaj na dniówce tak samo jest już wszystko jakby wyczerpane, więc możemy zrobić tutaj pullback. Jednak świeca się jeszcze nie zamknęła do końca tego dnia i zobaczymy, jak to dalej będzie. Jak spojrzymy sobie na tygodniówkę, to potężne ruchy zawsze były przy CHOP Index mniej więcej na poziomie 64, widzicie 66, 64. W tej chwili jesteśmy na 50, więc no jest to dużo, ponieważ o 40 zaczyna się dobry ruch, ale no nie wiem. Z drugiej strony RSI też nam pokazuje tutaj, że jest tryb wzrostowy, więc ciężko tak tu wydedykować. Wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli spojrzymy na mniejsze osie czasu, bo tamta była tygodniowa, mamy jakby, będzie jakaś konsolidacja. Popatrzymy sobie też tutaj na wolumen, wyłamaliśmy to, tą tutaj barierę. Jesteśmy teraz w tym gapie, więc uważam, że jeżeli świeca zamknie się tutaj na tym poziomie właśnie 8700 i nie zejdzie do 8400, to mamy tutaj, widzicie, taką pustą przestrzeń, o tu w tym miejscu. I mi się wydaje, że będzie w tej konsolidacji możliwość szybkiego, zaraz zobaczymy tutaj, jak to wygląda, no na godzinówce właśnie jesteśmy bardzo dobrze, więc będzie możliwość dotarcia być może nawet do tutaj tej strefy 9-10 tysięcy. Tutaj teraz sobie to zboksujemy w najbliższym, nie wiem, dniu, także zobaczymy. I to na razie na tyle, jeśli chodzi o Bitcoina. Jestem ciekaw właśnie, jaka formacja będzie właśnie tutaj w tej konsolidacji właśnie na Bitcoinie. Próg, jaki nas interesuje do przebicia, to 10 tysięcy. Po nim zaczynają się już naprawdę długie, długie jakby predyspozycje iścia po prostu podróży do góry. Więc tak to właśnie wygląda. Jeżeli sobie jeszcze zrobimy na miesiąc, też za bardzo nic nie widać, więc lepiej trzymać się właśnie tamtej właśnie tutaj analizy i zobaczymy. Jest w tej chwili, na dzień dzisiejszy jest wyłamanie i wyczerpanie ruchu, więc tak to właśnie wygląda. Nic więcej na ten temat tutaj za bardzo nie powiem. Jeśli przesuniemy się w kierunku naszego sreberka, to srebro jest tutaj takie dosyć ciekawe. Z jednej strony mamy tutaj na dniówce, mamy nasze tutaj właśnie kanały i jesteśmy w jego dole tutaj. Po ruchu cenowym widać, że opieramy się właśnie na tym dolnym kanale. Jak sobie weźmiemy na 5-godzinówkę, ładnie tylko tutaj dotykamy, tak jak poprzednio, i potem był właśnie
ruch w górę. Stochastic RSI pokazuje nam, że być może będziemy mieć zakręcenie w górę. Jak sobie zobaczymy tutaj jeszcze na energię, no jest trochę energii. Squeeze momentum pokazuje, że coś się stanie, ruch do góry. Tu też jest dywergencja do góry, więc myślę, że jeżeli kolejna zielona świeca będzie, w tej chwili Heikenashi pokazuje nam tylko czerwone, więc nie do końca cieszę się, żebym tutaj wchodził, jeszcze nie jest tak zwane odwrócenie trendu, więc jeżeli srebro przebije, proszę sobie zobaczyć tutaj VPVR, jak zwykle ten VPVR tak średnio działa na tym srebrze, nie wiem od czego to zależy zaraz, o, no i już, momencik. Jeżeli sobie tak zobaczymy tutaj na srebro, to mniej więcej widzicie, tu jest ten wolumen taki transakcyjny, czyli jeżeli srebro przebije te 18 800 700, to tutaj właśnie, czyli będzie się wspinało w tym takim trójkącie, no to wtedy można założyć, że istnieje dobra fala wzrostowa. Tu widzicie na dniówce podobnie, 18, czyli 17, czyli tutaj mamy tę główną naszą tą barykadę, która powinna być przebita. I wtedy być może pójdziemy do góry, gdyż mamy dosyć dużo energii i ruch cały czas jest wzrostowy na tygodniówce. No, na miesięczniówce jesteśmy cały czas rozpędzeni, więc cykle mamy dobre. Tutaj mamy RSI, który idzie po prostu bokiem i ten stochastic tak widzicie się zakręca tutaj. Ciężko stwierdzić, czy po prostu pójdzie do góry, czy do dołu. Jeżeli będzie do dołu, no to w miesięcznym rozkładzie nie będzie to tak dobrze, ale w międzyczasie, jak widzicie, mamy dosyć dobre tutaj ruchy. Wszystko zależy od tego, co w przeciągu ostatnich następnych 5 do 15 godzin tutaj wygeneruje nam właśnie ta piątka. Okay? Bo jeżeli piątka nadal będzie szła do góry, powiedzmy cenowo, no to wtedy popchnie tą dniową świecę. Wypchnie ją z tego tutaj. Tu widzimy ładne oderwanie, więc to jest bardzo dobry ruch cenowy. Ale co chciałem powiedzieć o srebrze? Taką właśnie dzisiaj zastanawiałem, jak tutaj coś innego pokazać, bo każdy patrzy na to samo, a jak wszyscy patrzą na to samo, to jesteśmy w sumie w dupie, można tak powiedzieć. Więc jak sobie odwrócimy to wszystko, okay, na tygodniówkę z bardzo dużej perspektywy, zobaczcie, mamy nasz tutaj trójkąt, okay. I teraz tak, mamy tutaj pierwszy touch, czyli dotknięcie, dotknięcie z góry, drugi i trzeci touch z dołu, tutaj nie było, drugi, i w tej chwili mamy tutaj właśnie dobry taki kanał, w którym jakby się odbiliśmy się i idziemy do góry. Ale jak sobie spojrzymy na to z takiej strony, i ja bym tylko przełączył to na tygodniówkę, jednak może na razie przykasujemy sobie nieco. Na dniówce może będzie lepiej widać. O, jeżeli sobie zrobimy coś takiego, zobaczcie, może na tygodniówce to będzie lepiej pokazane. O, sobie zrobimy coś takiego, proszę zobaczyć mniej więcej. O, to utworzył nam się ogromny kanał wzrostowy w tym miejscu. I to dlaczego to jest takie zastanawiające? Zobaczcie, mamy tutaj double bottom, czyli podwójne dno, taka litera W, która po prostu mierzy się, to jest właśnie nasz tutaj, ta góra tego trójkąta, mierzy się w tym miejscu jako po prostu wybicie. I dobrze jest obstawić, wejść zaraz pod tym tutaj oporem, gdyż wtedy będzie bardzo duże prawdopodobieństwo pójścia do góry. Jeżeli mamy takie właśnie to składowanie, to zobaczcie sobie, na właśnie tym dużym tygodniówce widać, że spadaliśmy, tu już mamy zatrzymanie. Później już mamy wyższy ten, tutaj ten lower low jest
wyższy od tego poprzedniego. W tej chwili tu już jest kolejny lower, powiedzmy high, czyli higher low tak zwany, czyli wyższy, niższy. I tu już łapiemy support, widzicie? To jest nasz taki tutaj duży support. Zwykle oznacza to, że cena chce się wybić z tej konsolidacji takiej tutaj ogromnej. Jest to tak zwane taka kontynuacja, taki continuation pattern, czyli taki kontynuująca formacja, więc w przeciągu kolejnego miesiąca, tutaj zależy właśnie dużo od tego, jak wyjdziemy z tego, może dojdziemy jednak do 17,3, jeżeli dojdziemy do 17,3 i nie po prostu nie spadniemy niżej, bo tu jest, widzicie, taka gap taki tutaj jest, przerwa, nie ma tu, mało jest wolumen transakcyjny i możemy po prostu wypaść z tego naszego kanału, ale tutaj trzyma nas wolumen transakcyjny dosyć spory i taki silny opór jest dopiero tutaj na 16, więc jeżeli wyjdziemy do tego momentu, to być może jest to nastanie czas po prostu srebra na wszystko. I podobnie jest tutaj u nas ze złotem. Złoto ostatnio trochę spadło, ludzie mogą mieć tutaj jakieś pretensje, ale jest to bardzo dobry ruch. Zobaczcie, że nasza tutaj płaszczyzna, którą sobie wymierzyliśmy, jest tutaj właśnie retest, czyli tak zwany pullback, testowanie tej płaszczyzny. Spójrzcie sobie. I w tej chwili to mnie bardzo tutaj interesuje. Spójrzcie, jest to silna świeca, która tutaj wybiła nam jakby sprzedającym wybiła z głowy to, co chcą zrobić. I jeżeli, to jest dniówka, jeżeli kolejna świeca będzie zielona mniej więcej w takim momencie, o, tutaj mniej więcej, to będzie to formacja właśnie Morningstar, czyli tak zwana wzrostowa formacja, ale dopiero po zakończeniu tej świecy. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie słyszałem, żeby ktoś właśnie analizował tak srebro i wtedy będzie potwierdzenie, jeżeli będziemy mieć tą zieloną świecę, potwierdzenie naszego tutaj wzoru, tej formacji Copenhagen, czyli filiżanki. Tu mamy tą filiżankę, a tu jest jej ten handle, czyli ta rączka, i wtedy mierzymy właśnie target złota. Tam się mnie ktoś pytał właśnie, gdzie target. Target złota mierzymy od lustra tej filiżanki do samego dołu i od naszej tutaj tego retestu, czyli jeżeli złoto nie zwątpi, to możemy mówić o 2200 w kolejnych paru tygodniach. Także nastąpi też właśnie czas na złoto. Tak jakby się to potwierdzało. Srebro i złoto. Nie wiem tylko, które pierwsze wystrzeli. Ok? Także to wygląda. Tutaj jeszcze parę ludzi mówiło, żebym popatrzył na jakieś polskie rzeczy, ale nie wiem. Mogę zobaczyć na przykład WIG 20. Jak idzie, jak ktoś się tym interesuje, tutaj tak sobie to rozrysowałem mniej więcej. To WIG 20, jeżeli zobaczymy sobie na tygodniówce, ma właśnie takie spadki, ale w tej chwili wchodzi według mnie w bardzo dobrą formację. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Cały czas spada, więc ludzie to mogą mieć znowu, ale zawsze spójrzcie, przy spadaniu zawsze patrzcie na dołki. Widzicie ten dołek? Już jest minimalna przerwa pomiędzy tym. Więc dla mnie kluczowy jest teraz ten dołek. Co się stanie w przeciągu właśnie tego tygodnia, co teraz będzie? Jeżeli to tutaj złapie... Zaraz sobie tutaj to napiszemy. Zobaczcie, jest podobna tak jak w srebrze taka formacja. Ok. A może na piątce będzie lepiej można wyrysować. Momencik. O. Zobaczcie. Można tak wyrysować to w taki sposób. Zmienimy tylko sobie kolor na może zielony, żeby było widać. I patrzcie, i znowu złapało support tutaj. Widzicie, już przed końcem właśnie tego ogromnego trójkąta. Więc wszystko zależy od tego, jak teraz będziemy iść, jeżeli wypadniemy z tego i zanotujemy wyższy, ten lower high będzie tutaj takim jakby, jeżeli się wypadniemy i tutaj się zatrzymamy, nie dojdziemy do końca, no to wtedy nadal mówimy, że jest tak zwane rounding bottom, czyli zaokrąglony dołek, jakby sumowanie. Jest to bardzo
silny taki, taka formacja po prostu zawracająca trend. Więc tego należy się tutaj spodziewać, co będzie w kolejnych paru dniach. Jakbyśmy mieli to zrobić. Mamy tutaj dosyć silny właśnie tutaj wolumen w tej chwili. Może nie wiem, czy nam będzie pokazany wolumen transakcyjny. Nie wiem. Na dniówce może. Nie, nie ma w BVR dlatego. Jeszcze jest druga opcja tego tutaj wykresu. Ona tylko, że to na tygodniówce, więc to trochę czasu minie, zanim coś się zrobi. Mamy tutaj tak zwany range, czyli zasięg. Można sobie postawić tu mniej więcej w tym miejscu jedną rzecz i mniej więcej, tak jak widzicie, w tym miejscu druga rzecz. Więc biorąc pod uwagę te dwie analizy WIG20, zobaczcie, że doszliśmy do dolnego zasięgu tego tutaj takiego kanału bocznego i to by się potwierdzało, że być może mamy tutaj właśnie support i nastąpi wyłamanie. Wyłamanie będzie do, target wyłamania to 2600, ja go tutaj oznaczę, 2600, o mniej więcej dotąd będzie, oj, nie to. Target wyłamania to 2625, czyli mówimy tutaj o potencjalnym wzroście, jeżeli wyłamiemy oczywiście, 16%. Także tak to wygląda, tylko jest na tygodniówce, więc to minie parę tygodni. Wszystko, mówię, zależy od tego, co będzie w kolejnych dniach. Więc ja tutaj dam tego screenshota. O, na właśnie na Telegram. Proszę bardzo. I jak chcecie, to możecie sobie tutaj patrzeć i w komentarzach pisać, co się dzieje dzisiaj lub tam jutro. Okay? I jeszcze tylko parę wiadomości. Chińska ekspansja na zachodzie zatrzymana, do Polski nie dotarła. Pamiętacie, jak parę dni temu, czy tam dwa tygodnie temu była wielka podnieta, że Chiny wchodzą do Polski, tutaj biznes, brylantowy szlak, czy tam ten bursztynowy szlak i mówiłem, że nic raczej z tego nie wyjdzie, ponieważ wszystkie inne sygnały są sprzeczne. Bum i mamy. Kolejny procent. 4% na lokacie kwartalnej w dwóch bankach. To jest bardzo ciekawy news. News właściwie mówi o czym innym, a chcę podkreślić coś innego. Tutaj oczywiście mamy wykaz banków, które dają 4% na lokacie, jednak jest mnóstwo warunków, jakie trzeba spełnić. Główne to jest tylko dla nowych klientów. Zobaczcie, nowych klientów, nowych klientów, nowych klientów, nowych klientów, nowych klientów, nowych klientów. Prawie wszystkie banki dla nowych klientów. Pytanie jest, dlaczego jest dla nowych klientów? Jak wiecie, cały czas dodrukowywane są pieniądze, ale te pieniądze nie są dla banków. Jest to Narodowy Bank Polski, który jest bankiem centralnym dla Polski i te pieniądze drukowane są na potrzeby właśnie 500+ i innych rzeczy oraz pewnie będą pompowane w akcje. Banki natomiast są podstawione pod ścianą, te komercyjne banki, gdyż one muszą, zabrany im jest po prostu procent z waszych oszczędności, więc muszą sobie radzić inaczej. Dlatego są takie różne warunki, żeby przyciągnąć jak najwięcej klientów, żeby podczas tego małego procentu coś ugrać z tymi pieniędzmi. Pewnie jest jakieś inne badanie, było pewnie przeprowadzone, że ludzie niechętnie zmieniają konta, więc jakby się ich przyciągnęło do jakiegoś banku, to jest nieduża szansa, że część z nich zostanie i po prostu zostawi tam swoje oszczędności, no i bank będzie nimi obracał. Bank będzie musiał ponosić dość duże koszta, właśnie dlatego jestem ciekaw, jak banki z tego wybrną, bo te stopy i to wszystko, to ktoś musi za to zapłacić. I tutaj Polska z przepotężną nadwyżką handlu towarami. No i tutaj ten news jest taki dziwny, bo polska gospodarka hamuje, ale poduszką bezpieczeństwa okazuje się relatywnie odporny na zawirowania zagraniczne eksport. No w tej chwili jakby to zdanie jest na podstawie danych przeszłych, natomiast porównywane jest do obecnego stanu, czyli zwolnienia. Trochę takie dziwne. Nie wiem, mocny eksport. Oczywiście sprzedaż zagraniczna rośnie nieco słabiej, czyli tu mamy właśnie eksport, który jest po prostu super rośnie, ale już tu mówi nam, że słabiej niż dwa lata temu i tu jest pokazane, że spada. Więc jak może być to bardzo dobra poduszka, skoro już ta poduszka zaczyna tracić powietrze, prawda? Także
czego możemy spodziewać się właśnie po potężnym spadku produkcji przemysłowej w Niemczech. Czyli jak Niemcy będą mniej, no to wiadomo, że nasz eksport też spadnie. Tutaj jeszcze autor mówi, że otwierane są nowe fabryki przez inwestorów zagranicznych, a jednocześnie zamawiający w Europie mogą w czasie gorszej koniunktury szukać tańszych dostawów z Europy Środkowej. Tak, tylko że nie jest mowa o tym, że te fabryki, które są otwierane przez tych zagranicznych inwestorów, nie dają zarobić Polakom, tylko po prostu są miejsca pracy, tak jak w Chinach, ale już nie za jakieś tam dobre pieniądze, więc jak mamy trzymać taki eksport na glinianych nogach, to też nie będzie to dobre, bo nikt na tym nie skorzysta. Także widzicie, jest pełno wiadomości, krzyżowy ogień i tak to właśnie wygląda. Dziękuję wszystkim za uwagę i żegnamy się do następnego odcinka. Pa!